No to dobra, drodzy Państwo, jakoś trzeba ten dzień rozpocząć. Wczoraj pod wieczór Rzym dostarczył stołówkowego jedzonka, ale patrzcie, jaki tu jest zarazem bajzel, bo Jorzym ostatnio to auto poświęcił, prześwięcił Rzymie na auto dostawczo-transportowe i tak dalej. No i woziłem drzewka. Słuchajcie, patrzcie, jaki tu jest Saigon. Ludzie, tam jeszcze jakieś badyle połamane. Pusia, głodna. Dobra, ale najpierw będziemy Gosię obsługiwać. Tutaj jej nabierzemy do tego małego wiadereczka. Słuchajcie, troszeczkę kaszy. Widzę, tutaj jest kasza, gotowane warzywka. Ziemniaczek, marchewka, pietruszka, seler. Dobrze. Damy jej może tego chlebka tutaj z serkiem, z pomidorkiem, z ogóreczkiem. Tylko widzicie? Kurde, że tu jest jakieś sreberko od masła albo od sera. Trzeba na wszystko naprawdę zwracać uwagę. Dobra, i tu jej damy na górę kilka liści. I to będzie jej śniadanko. Później jeszcze w ciągu dnia będziemy jej dogadzać. Tu trzeba to ładnie wyrównać, żeby kury się nie obraziły na nas. Dobra, Maciuś wskoczył. Słuchajcie, idziemy najpierw do niej, do tej naszej gochy. Dobrze, Gośku. Masz. Te liście dostaniesz tak z ręki. Tylko nie upuszczaj, nie wyzywaj, bo już tu przyszła brygada. RR. Dobra. Masz. Wciągaj, wciągaj. Coraz grubsza jesteś z dnia na dzień i coraz większe te cyce masz. Kurde. No. Mogłabyś urodzić, bo się robi coraz zimniej. Co prawda nie zapowiadają na minusie, ale z 15 stopni na 7, na 6. To jest lekki przeskok, co? Czekaj, no. Tutaj nurkuj do tego wiadra, bo ja chcę zobaczyć, jak ci to będzie smakować, no. Masz, Jaruś, przy okazji ty, zazdrośniku tutaj. No trzymaj tą kapustę, no. Zośka, dalej, porywaj i uciekaj. Jaruś ma pełną dupę. Kupę siana. Wczoraj miał cały dzień dostęp do siana. I cały dzień żar memlą, tym pyskiem mielą. To patrz, nawet kapusta mu nie smakuje. Przeżarciuch jeden. Patrzcie, co Gosia robi, jak wyżera. I w mgnieniu oka zniknęła ta skipka, bo u nas się tak mówi. Skipka z serem i z pomidorem i z ogórem. Patrzcie, zostały... Łe, czekaj no. Została sama kasza. Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Ona chce też nakarmić siebie i te maluchy, bambuchy, co w brzuchu ma. A wy co? Dalej. Dalej, kurde, bo ja tu stoję, dupskiem się wypiną do kamery. A tu się nic ciekawego nie dzieje. Gośka, w takim razie, jak ci mają pełne dupska, zobacz, no, ty to jesteś inna, ty to masz apetyt. Z tobą można współpracować i nagrywać, nie? Dobra, tutaj masz jeszcze tej kapusty. Oproszyłem ci ładnie, to twoje danie śniadaniowe. Dobrze. I zaraz polecimy tutaj do tych rogaczy. Ciekawe, czy będą źreć, bo widzę, że po Jarusiu, że tutaj jest przeżarcie jedno wielkie. No ale dobra, pójdziemy do nich też. Zaproponujemy im trochę tej kaszy i kapusty. No i będziemy wypuszczać kuraki. Trochę tu roboty porobimy. Może by się posprzątało z tej gosiowej budy, bo tam, kurde, trochę złomu jeszcze nam zostało. Dobra, idziemy. Patrz tych, jak się tutaj częstują. Coś tam wyżerają. A, widzę, pusia nasza znalazła, patrzcie. Gulasz drobiowy, kasza. Ona w ogóle lubi warzywa. O, szyneczkę zajada. Patrz, jak porywa. Aż strach podejść do niej, bo jeszcze palucha odeźry. A ty, Maciuś, pokaż nam też. No nie bój się, nikt ci tu nic nie weźmie, ani nikt nie będzie krzyczał na ciebie. Uszu też nie będziesz miał nakręconych. Pokazuj, jak wyżerasz. Patrz, dominują się tam. Chodź, pusia. Kurde, a coś ty tu... Teraz się w ogóle nie przeraście, nie? Coś ty tu tą szynkę... Kurde, wynorała. Ja zamykam tutaj te
wrota, bo wy będziecie, Holender jasny, mi tam siurać. Już mi coś takim kocim szochem tam zaleciało. Masz tą szynkę tu i rozpracowywuj ją. Dobra, tymczasem biorę to jedno wiaderko i lecimy im to rozporządzić tutaj, podzielić sprawiedliwie do tego koryta. Dobra, idziemy. Jeszcze wziąłem w międzyczasie pod te skorupki od jajek. Podgrzałem w mikrofalówce, żeby one były takie suchsze. No i że mnie rozdrobnił, to będziemy im tu przyprawiać. Ale tymczasem, słuchajcie, tak im tutaj trzeba to wszystko rozprowadzić. Może ja bym poszedł z tej strony. Delikatnie, ładnie, równomiernie. Trzeba im tutaj zaserwować. Im głębiej, drodzy Państwo, w tym wiadrze, tym większe smaczki się wyłaniają. Widzę, tutaj kapusta się wyłania między tymi gotowanymi ziemniakami, marchewkami i tak dalej. Nawet jakiś ogórek kiszony. To pewnie tam zagryzali sobie ten gulasz z kaszą, ogórem. Wiedzą chyba tam, co dobre, kurde, na tej stołówce. Już widzę, jak indyki będą się zajadać tą kaszą. To jest dla nich coś naprawdę na skalę światową. Dobra. Rachu ciachu. Szybka akcja. Może to trwa trochę dłużej niż zazwyczaj, z tego względu, że pomagam sobie dzisiaj. To znaczy pomagam. Nie wiem, czy pomagam, czy utrudniam, ale taką chochelką, nie? No takim chciałem ładnie tutaj degustacyjnie to zaprezentować, zaproponować, ulokować po prostu w tym korycie. Tu jeszcze im może tak o równomiernie to rozprowadzimy, chociaż nie wygląda to źle. Elegancko. Dobrze, drodzy Państwo, odstawiamy tutaj na chwilę w cień po prostu to puste wiadro. I teraz tak, przyprawiamy im, moi drodzy, to tymi skorupkami. A żeby te koczkodany, co poczuły już takiego wiosennego bakcyla, ale zdziwią się na dniach, bo idzie przymrozek, to znaczy ochłodzenie, tak do 6 stopni, no to żeby jeszcze trochę tych jaj poznosiły, nie? Na tym wiosennym zakręceniu. Ludzie, ja niekiedy sam się gubię w tym, co ja gadam. Dobra. Widzę, że trzeba grubszą warstwę zrobić, bo trochę jednak tutaj nam wyszło tych skorupek. Dobra. Słuchajcie, stuningujemy to podstawową kwestią, czyli przędrzytem. Dobrze, puśka krąży. Fajno jest. Czekajcie. O. Tak im tutaj. One będą myśleć, że tu jest samo przężyto, a jak zaczną rozpracowywać to tymi dziobami, to będą w niebo wzięte, a wręcz zachwycone, co jest pod spodem. Tutaj pozwólcie, że odłożę tą miskę i po prostu zabieram się za wypuszczanie ptasiorów. Dobrze, drodzy Państwo, najpierw wypuścimy dzisiaj kuraki i indyki. Dzisiaj pierwszą noc spędziły tutaj maluchy. Te podrostki nasze takie z inkubatora. Damy im się w spokoju nażreć, ale widzę, że one lecą tu do wiadra. Tam jest całe koryto. Kurde, wy bakłażany pierzaste. Patrz, co robią. Dobra, tam już chyba załapały bakcyla. Chowam wam to wiadro, bo wy patrzycie wylizywać wiadro teraz do czysta. Jak tam jest, kurde, pełno wszystkiego. Jak tutaj, bandyci, się czujecie? Maluchy? Lekko zaniepokojone, o co chodzi. Pierwsza noc tutaj ze staruchami. Tam siedzą skumulowane w kącie, ale widzę, że rozłażą się po szerokości, także zaraz na pewno będą wyłazić. Jak poczują bakcyla wyżerkowego, to kurde, zobaczycie, drodzy Państwo. Dobra, widzę, tam chodzą te główki. Indor czmycha przed kamerą. Kurki też wyżerają, no. Dobra, jest elegancko, wypuszczamy. O, wyszły maluchy, one chcą z powrotem tutaj do tej macierzy. Ludzie świata, wypuszczamy tych trąbalskich.
No, powoli, po kolei. Kaczki gęsiego, a gęsi kaczego. Raz, 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 raz. Dobra. No, tam rozpracowywać to tymi dziobami. Zaraz przyjdę z bliska pokazać, jak wy to pokonujecie. Okej. A ja widzę następne gęsie jajo. Słuchajcie, gęś ma gniazdo. Tam, w tym drewnianym kurniku. Także tam je dorzucę. Kurde, gremliny małe. Biegacie pod gierami i zaraz was rozdepnę. Patrzcie, tu jest gęsie gniazdo, widzicie to? Ile tu jest jaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14. Ludzie, myślę, że tak do 20 maksymalnie dołoży i będzie siadać. Oby tak było, że siądzie ten stwór. Jakaś gosi córka składa te jaja. Dobra, chwytam za telefon i idę pokazywać te wasze apetyty. Jolanta Kwaśniewska dzisiaj na pierwszym planie, przygotowana, uczesana, wypielęgnowana i nabalsamowana. Ona wyżera z pełną klasą. To jest chyba ta gąska, ta pierwsza. Tutaj ona znosi jaja. No i dobrze jej idzie. Ładnie dba tam o gniazdo. To, co widzieliście przed chwilą, to takie było, wiecie, zakamuflowane. Nie do końca, ale ona naprawdę zrobiła sobie ładne gniazdko. Nie wiem, czy inne jej tam czasami nie rozszarpały tego gniazda, albo ona sama jakoś tak nieumiejętnie zakamuflowała, ale naprawdę ma potencjał ta gęś, obyś usiadła i obyś ładnie te gąski później pielęgnowała, nie? A później ładnie sprzedamy, bo kurde, ja chyba nie wytrzymam z tym waszym trąbieniem, wyzywaniem. Kogo my tu jeszcze mamy? Jurek, nasz kogucik, złoty, ładny ma ten grzebień. No, szarżuje, szarżuje. Józek, pchosz ten wózek? Dalej, chodź wyżerać tu. Patrzcie, patrzcie, jak jej lota ta czuprynka. I to się okazało, że to ona. Gdzie ty leziesz tam jak wąż między gierami tych innych kur? Okazało się, że to ona znosi te turkusowe jaja. No turkusowe czy nie turkusowe, takie zielone, niebieskie. Hej, Malwina, a coś ty tak wysiwiała na brodzie? Na tej szyi. Idź do stąd, kurna, z tą durą. Dobra, fajno jest. Maluchy się kręcą, uczą się życia. Pijecie, kurczę, z tej kałuży. Oby was szlak nie trafił, bo za dużo to was nie zostało. Kurde, przez tą ospę, powiem wam, były spore straty w małych. Połowa chyba tylko została. Ty, mały, nie masz, kurna, poidła, że pijesz z kałuży? Tak to jest z kurami. To i tak w miarę czystą tą wodę pijesz, bo jakby się miał, chłopcze kochany, z tego napić, chociaż nie chłopcze, bo ty będziesz kurka, z tego napić, jak te kaczki tam, nie? Jak ten Zenek, Martyniuk, kurde, to chyba byś za długo nie pociągnął. Zaraz by cię było trzeba inhalować, ratować, masaż serca robić. Patrzcie, kaczor samobójca, zaraz będzie miał dziurę w głowie. Indyczki tutaj, kurde, nie dają sobie w kaszy dmuchać. Bajzel tu macie taki, że ho-ho. Patrz, nawet indyczka się napiła tej ślumpy, kurde, no i powiedz jej coś. Kaczki dwa dni temu tu tak wybeblały, ale dobra, na wzmocnienie dostajesz, to nic ci nie będzie. Ja nie mogę osobiście, powiem wam szczerze, patrzeć na takie coś. Dobra, przy okazji trzeba im wymienić tą wodę w baseniku. Patrzcie, jaki tu jest, kurde, Saigon. Jedno błoto popowodziowe. Ej, no to wyczyścić to. Dobra. I teraz tak. W sezonie wiosennym będziemy kopać stawek. To będzie inaczej. Na razie, póki co, muszą mieć takie możliwości, te płaskie dzioby, chociaż coś. No i tyle. Proszę tu nie wymyślać i nie wydziwiać. Dobra, trochę naleciało, to nie muszę już tutaj stać i trzymać. Mogę se tu klęknąć, ręce złożyć do pacierza
i patrzeć. I modlić się, żeby to w miarę szybko się napełniło, żebym tu nie musiał kwitnąć. Dobra, podsypałem im tutaj trochę ziarna. No i myślę, że skusi się jakiś osobnik. Widzę, Gosia przy czajkę wali. Chce wejść do tej wanienki. No mam nadzieję, że któryś się skusi się wykąpać. One to przeważnie robią, jak ja jestem w oddali, no ale... Dobra, mamy tutaj pułapki w postaci kamer zamontowane. I nie odpuścimy, dopóki nie ujmiemy chociaż jednego osobnika, który zdecyduje się umyć. Ja nie na chwilę nie mogę tego wiadra tu zostawić. Franuś. Ty kurde, pszczółko. Dobra, słuchajcie, kasza leci tutaj do tej skrzynki. Patrzcie, co ta Grażynka i co ta Renatka już robią. Dobra, trochę w locie się tu najedzcie. O nie, czekaj. Patrz, Jaruzile, kapusty jeszcze tu było na dnie. I to dalej, wciągać. Nie wydziwiać, nie wymyślać. Szarżować. Ci, co mają słabe uzębienie, ponadrabiają kaszą. Dobrze. Maryśka, fajnie sobie radzisz. Ojej. Dobrze, nie bój się. Wszyscy szarżują. Nic za bardzo nie widać, jak oni tu wyżerają. Ja bym chyba musiał zrobić najlepiej to taki karmnik, takie korytko i najlepiej, żeby było przezroczyste jak akwarium. To by wtedy było widać, jak wyliżecie te ścianki, to wszystko. No jeju. Co, Zośka, ty się tak boisz, co? Dobra. Wyżerajcie, wyżeraczki. Jaruś się dupą odkręcił do kamery. Idź no, chociaż z drugiej strony. Ty szatanie. Daj no trochę mi tej kaszy tak do ręki. I kogo by my tu nakarmili, co? Chodźcie, chce ktoś od gospodarza, czy wszyscy mnie gdzieś macie? Żebym przyniósł, zorganizował, że musiał po to pojechać. No, masz, Matylda, tu. Patrz, wszyscy mnie gdzieś mają. Kto chce? Zośka chociaż. Jedna, jedyna. Ukochana ma. Ale fajnie. Jedz. Niech cię tam też trochę przeczyści w tym brzuchu. Nie no, że przeczyści, ale takie coś innego. Nie tylko samym sianem koza żyje, nie? Rękę mam teraz całą klejącą. Mam nadzieję, że się te rogate potwory nie obrażam, że ją sobie tutaj umyję, bo się czuję, jakbym wziął kurna rybę w rękę. Maciuś też tutaj patrzy na to wszystko. Nie dowierza, o co tu chodzi. Fajnie, dzisiaj znowu słonecznie. Powiem wam, tak to można funkcjonować. Chwilę się jeszcze tutaj pokręcę. Pokażę wam, jak te koźlaki wyżerają. No i za długo tu nie będę na siłę krążył, bo jedziemy dzisiaj po dwa psiaki. Kurczę, one jednak chyba będą trochę mniejsze, niż mi się wydawało. Nie będą tutaj od samego początku, wiecie, z koźlakami.
miały być w tej budzie, ale to są takie małe pieski. Ludzie świata, je będzie trzeba chyba w domu odchować. Kupy po nich zbierać, siki wycierać. No, i one podrosną i... Kurde, nie wiem kiedy. W lutym chyba dopiero będą tutaj dane. Dobra, fajno jest. Tylko nie podoba mi się jedno, że bałaganicie tą kapustą tutaj, bo wy później tego nie zeźrecie, bo to będzie wam za brudne. Także ja to zbieram póki czas i tam wyświgniemy to gęsią, nie? Kurde, tak niefortunnie jest to pokrojone, że ani wy tego nie zeźrecie, ani kurde co? Że ani wy tego tak nie wyskubiecie jak z całego głąba, ani nie połkniecie, tylko po prostu musicie tak brać to pyska i gryźć to, tylko że wam to z tych pysków wylatuje. Dobra, idę tu, sypnę tym koszkodanom. Zenek, masz, chodź no tu zobaczyć, ty już też masz pełną dupę. No pokazujcie, co wy tu szarżujecie. Hej, Renatka, patrz, Renatka tam szmugluje tą, czekaj, dam ci z ręki. Kurde, Marysia, nie pkaj się. Patrz, tu są nawet te przecież skorupki od jajek. Będziesz z tym jeść? Marysiu, no przynajmniej masz dostarczone wapno do organizmu, nie? Noga ci nie odrośnie, no ale nadzieję musisz mieć, nie? No, ty myślisz chyba, że odrośnie, nie? Aha. Kurde, niektóre stworzenia to tu nawet wlozły do środka prawie, że do tej skrzynki. Jaruś, czekaj no, chodź ci tego, przytrzymam tego głąba kapuścianego. Będziesz to jeść? Ludzie. Dalej, trzymam ci, jedz. No, muskaj, muskaj tymi usteczkami, ty cielaczku mały. Zobacz, co robi. O, i z drugiej strony Maryśka. No i widzicie, to jest w takich kawałkach, że najlepiej byłoby im to trzymać, bo jak on weźmie do paszczy takiego jednego liścia, to on później nie umie wciągnąć tego całego, jak spaghetti, nie? Jeden umie, drugi nie umie i później taki bajzel się tu robi. Dalej. O, i Franuś dołączył do nas. Dalej, dalej, wyżerać, wyżerać i jedziemy po te psy. Drona ładuje, może nagramy dronem, jak kurde jedziemy z góry, co? Z lotu ptaka po prostu, jak śmigamy. Mamy 30 km do przejechania. Jaruś! Ale co ty się drzesz jak taki upiór? Chciałem powiedzieć, że jako tako ci to wychodzi, a ty tutaj kurde wydajesz jakieś dźwięki jak z lochu. Mały Piotruś też próbuje swoich sił. Może trzeba mu przytrzymać. Kurde, widzisz, on chce być samodzielny. Masz, Justyśka, Gośka. Masz, Piotrula. Tu. Ojeju. No. Dalej. Dupkę już masz pełną, ja widzę, jesteś cały okrągły. Cały okrąglutki. Oż mi skóra z palca prawie zeszła. Idź mi, bo poprawić chcesz? Paszła won. Maciuś. Ale ci się tu podoba teraz w tej stajence, nie? Tyle słomy, tyle siana. Marysia, co tak, co nie? Że ja kłamię? Patrz, Puśka. Ale masz, nie? Zobacz, całą stertę siana. Aż można tam spać. Jakby było lato, to ja bym sobie tam gniazdo sam zrobił. Idź do Maciusia się przytul, zobacz jak on liczy na to. Maciuś. Ale fajnie tu macie. A może będą małe kocięta na wiosnę, co? Ale ta Pusia chyba jest za mała jeszcze. Dobra, kozi towarzysze, wyżerajcie. Przyjdę tu jeszcze po was posprzątać. Bo na pewno będzie jeden sajgon tutaj. Albo wpuścimy tu kaczki i kury. Dobra, lecimy po te pieski. Let's go! Ja myślę o tobie wciąż. To ty zaśpiewaj mi, ty szeptaj mi tą miłość, co mi
się śniło. Ja myślę o tobie wciąż. Co to będzie, co? Co? Ty zaśpiewaj mi, ty przedaj mi tą miłość, co mi się śniło. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce. Jakoś tu tak dziwnie trochę. Obiekt monitorowany. Jest tu kto? Halo? Jest tu kto? Ej, dobra, ja dzwonię do chłopa. Będę tu sam właził. Kurde, najwyżej nie będę tu nagrywał, bo tu jest jakoś trochę dziwnie, słuchajcie. Zobaczymy się w takim razie na miejscu już z psiakami. Dobra, nie bójcie się, już jesteśmy w domku. Już, chodźcie malutkie. Dwie dziewczynki. Patrzcie to. Pokażcie tu. Czekaj, pokażcie się do kamery, jakie jesteśmy maluśkie, zobacz, a tu? Słuchajcie, dwie dziewczynki wziąłem i one będą po prostu z tyłu z Jarusiem biegać. Przestraszone, wszystko nowe, no co, no. No ale jesteś grzeczna. Dobra, słuchajcie, lecę do domu z nimi. Czekajcie na jutrzejszy odcinek. Jutro pokażę wam je bliżej. Tymczasem idę je dać do legowiska, pokazać im tu wszystko, wody dać piciu. Dobra, moi drodzy, do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Czasami będzie lepiej, kiedy jestem sam. Kiedy przyjdzie ta pora, to serce dam, ale nie teraz, a mówię ci nie teraz. Nie teraz. Czasami będzie lepiej, kiedy jesteś obok mnie i wszystko się dzieje tak jak we śnie, ale